Czy przegrana sprawa LBRY z amerykańskim SEC-iem to początek końca kryptowalut? Czy 99% kryptoaltcoinów wyparuje? W końcu te wszystkie tokeny nie różnią się niczym od LBRY, z Ethereum włącznie. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Czym jest LBRY? Jest to kryptoprojekt tworzący zdecentralizowane media korzystające z technologii BitTorrent do hostingu treści. Najbardziej znaną aplikacją LBRY jest Odyssey. Konkurencja dla YouTube'a. Kilka tygodni temu LBRY przegrało sprawę z SEC-iem, token LBRY został uznany za papier wartościowy, no i teraz tak, LBRY nie różni się praktycznie niczym od wszystkich innych kryptotokenów, z Ethereum włącznie. I to rodzi pytanie, czy to nie początek regulacji, który wpłynie negatywnie na cały rynek krypto. A więc SEC może sobie regulować rynek amerykański, to co zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. Jasne, gdyby wszystkie tokeny zostały uznane za papiery wartościowe, co jest całkiem możliwe i SEC głośno o tym mówi, to bardzo ograniczyłoby kapitał, który płynie do krypto. Sprawiłoby również, że firmy przenosiłyby się do innych krajów. Już wiemy o tym, że Nexo, giełda kryptowalut, opuszcza amerykańską jurysdykcję. Jeżeli w oparciu o blockchain powstaną megakorporacje przyszłości, to po prostu nie będą one miały siedziby w Stanach Zjednoczonych. Czy regulacje zniszczą kryptowaluty? Nie. Czy to będzie duży cios dla krypto? O tak! Co do regulacji, Gary Gensler podwoił liczbę pracowników zajmujących się kryptowalutami w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. CEO of International Exchange Jeffrey Sprecher podczas środowej konferencji Goldmana powiedział, że większość kryptowalut zostanie uregulowana jako papiery wartościowe. Gary Gensler mówił już o tym w kwietniu bieżącego roku. Kryptosceptyk senator Elizabeth Warren pracuje nad ustawą, która nada prawa SEC-owi możliwości regulowania krypto. Regulacje będą dotyczyły opodatkowania, bezpieczeństwa czy wpływu na klimat. Prowadzą wymagania kapitałowe, takie jak mają banki. Obowiązkowe będą finansowe audyty oraz będzie potrzebny cały proces nadania licencji papierów wartościowych, co trwa bardzo długo, jest wybitnie kosztowne, a jeżeli tyczy się już istniejących projektów, to jest praktycznie niewykonalne ze względu na wymagania przejrzystości transakcji od początku istnienia firmy. Jakie kryptowaluty zostaną uznane za papiery wartościowe? Potencjalnie prawie wszystkie, oprócz bitcoina, który jest postrzegany jako towar. Nie ma emitenta, tak samo jak złoto, każdy może zacząć go wydobywać. Jest w pełni zdecentralizowany. Papier wartościowy jest, kiedy ty dajesz mi swoje pieniądze, ja emituję token, a w zamian za to, że dajesz mi swoje pieniądze, ja oferuję ci zwrot z inwestycji. I dokładnie tak działa całe krypto. Kryptoprojekty dokonują pominięcia procesu emisji akcji, osiągając dokładnie ten sam cel, bez opłat i bez oczekiwania na akceptację. A skąd wiemy, że coś jest papierem wartościowym? Wykonuje się Howey test, składający się z 4 pytań. Z tego właśnie testu korzystał SEC w sprawie przeciwko LBRY. 1. Czy jest to inwestycja pieniężna? 2. Czy jest prowadzona przez przedsiębiorstwo? 3. Czy jest oczekiwanie zwrotu z inwestycji? I 4. Czy zwrot z inwestycji pochodzi z efektu pracy kogoś innego, z tej firmy albo tego projektu. Dalej, a co powiesz na DAO, zdecentralizowane, autonomiczne organizacje? No i tutaj tokeny DAO też niewiele różnią się od akcji. Kto ma akcje albo tokeny, może głosować. Proste. Dalej, jest jedna kwestia, która moim zdaniem serio powinna być uregulowana. Pomimo, że jestem przeciwnikiem regulacji, jestem zwolennikiem wolności. Mianowicie venture capital. W normalnym świecie, inwestując w firmę, trzeba czekać 10 lat, aż ta spółka osiągnie sukces albo traci się pieniądze. W krypto natychmiastowo się zarabia. Venture capital w zamian za inwestycje dostają tokeny, które zrzucają na inwestorów. Dlatego VC inwestują we wszystko, ponieważ zaraz na tym zarabiają. VC biorą to, co zarobili i robią marketing, nakręcają hype na kryptoprojekt. Wszyscy w krypto myślą, że robią dobry interes, że zarobią. W rzeczywistości firmy VC kradną nasze pieniądze i do tego akurat potrzebne są regulacje, z tym się zgadzam. Ustawy dotyczące kryptowalut nadchodzą dużymi krokami. Pod kątem spekulacyjnym ich wprowadzenie zmniejszyłoby rynek altcoinów, za to kapitał trafiłby do bitcoina. Bitcoin nigdzie się nie wybiera, nie podlega pod regulację. Bitcoin is a king. Subskrybuj, lajkuj, nara.